Poniedziałek, 24 marca, dziś w Telefaktach. Ostrowiecki szpital przyjmuje pacjentów na oddział pediatryczny. Rywalizacja i emocje na staszowskim parkiecie. Nieuczciwi sprzedawcy stanęli przed sądem. Anna Ciechocińska-Leśniak, witam Państwa, zapraszam na poniedziałkowe wydanie Telefaktów. Rodzice dzieci z powiatu ostrowieckiego mogą odetchnąć z ulgą. Szpital ponownie przyjmuje pacjentów na oddział pediatrii. To jednak nie koniec problemów. Oddział boryka się z problemami kadrowymi. Obecnie trwa poszukiwanie lekarzy zainteresowanych leczeniem małych pacjentów w ostrowieckiej placówce. W szpitalu powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim uporano się już z rotawirusem i możliwe jest ponowne przyjmowanie dzieci na oddział. Ognisko rotawirusa jest opanowane. W trakcie trwania przerwy udało się zmodernizować oddział. Ma to wpłynąć na komfort przebywania tam małych pacjentów. Kończymy remont łazienek na pod oddziale biegunkowym, tak aby mamy, które są z maluszkami, nie musiały korzystać z ogólnej łazienki, tak żeby już nie przenosić ewentualnych zakażeń. Rzecz w tym, że ostrowiecki szpital ma teraz o wiele poważniejsze problemy. Lecznica, podobnie jak inne w kraju, boryka się z brakiem lekarzy. Józef Grabowski, dyrektor szpitala powiatowego w Ostrowcu, przekonuje, że jego oferta pracy nie znalazła uznania u żadnego z pediatrów w regionie. Przykro jest, że niektórzy lekarze pokończyli tu specjalizację, są po dwie, po trzy osoby w POZ-cie, a jakby ciężko było się zdecydować na podjęcie wyzwania i pokierowania takim oddziałem. Dyrektor Grabowski potrzebuje dwóch specjalistów do pracy na pediatrii. Poszukiwania zakrojone zostały na szeroką skalę. Trwają rozmowy z lekarzami, którzy mogliby zająć się dziećmi z powiatu ostrowieckiego. Ich wynik poznamy wkrótce. Sądzę, że uda mi się pozyskać. Ten miesiąc sobie wyznaczyłem, miesiąc kwiecień, żeby problem oddziału pediatrycznego przestał tyle emocji budzić. Obecnie oddział dziecięcy uruchomiono w trybie awaryjnym. Wstępnie udało się do szpitala ściągnąć specjalistów, którzy gwarantują opiekę medyczną najmłodszym. Udało się nawiązać kontakt z lekarzami z Lublina, z odległego, tutaj niewiele odległego, Opatowa, Starachowic i jakby zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń w systemie dyżurowym. Dla załagodzenia problemu został oddelegowany zastępca kierownika oddziału z neonatologii do oddziału pediatrii. Problem w tym, że szpitale podobne do ostrowieckiego nie są atrakcyjnym miejscem nie tylko do pracy, ale też do nauki zawodu. Józef Grabowski zwraca uwagę, że brak młodych lekarzy jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. To nie jest sprawa tylko naszego szpitala. To jest w ogóle sprawa systemu. Od wielu lat nikt nie trafił do nas na staż, na rezydenturę jako młodzi lekarze. Podobna sytuacja jest w kraju. Ubytek lekarzy nie jest pokrywany przez młodych lekarzy kończących studia. Brak lekarzy w szpitalach to dowód na kolejne problemy służby zdrowia. Problem w tym, że nadal niewiele robi się, aby problem ten rozwiązać. O nieuczciwych sprzedawcach piecyków gazowych, którzy namawiali na ich kupno głównie osoby starsze, na naszej antenie już Państwa informowaliśmy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Na rozprawie obecny był dziś Michał Mędak. Pan Ryszard Cielebąg przed 2 laty padł ofiarą firmy wymieniającej w mieście piecyki gazowe, popularne termy. Do dziś czuje się oszukany i zażenowany z tego powodu. Założyłem, mówię, że to będzie bardzo tanio. Człowiek nie patrzył, a w końcu jakby założyli, to wyszło mi, żeby płacił 2400 zł. A terma taka kupiłem sobie później za 370 zł. W podobnej sytuacji znalazła się pani Irena Łukomska. Sprzedający urządzenia wykorzystali jej problemy zdrowotne i z premedytacją wymienili urządzenie do podgrzewania wody. Rachunek 2,5 tysiąca zł. Pani Irena ma problemy z mówieniem, dlatego w jej imieniu wypowiada się mąż, który zauważył wygórowaną kwotę na umowie. Wpadli te gnoje, te oszusty. I jej, proszę dowód, to poszedł tam do łazienki, zatkał gdzieś tam palcem, jak woda leci, oni tam umieją, no nie? I niech pani da szybko dowód.
Osobom poszkodowanym, które wiedziały o możliwości odstąpienia od umowy, pomógł powiatowy rzecznik ochrony praw konsumenta, pan Marek Osmala. Z finału sprawy przed sądem nie kryje zadowolenia, jednak wie, że podobnych firm działa na terenie kraju więcej. Podziękowanie, prokuratura zainteresowała się sprawą, że nie jest to odosobniony przypadek, bo nie ma zakazu sprzedawania w sprzedaży bezpośredniej. Natomiast sposób oferowania, prawda, nie do końca, niedopowiedzenie pewnych rzeczy, wręcz oszukiwanie. W tym przypadku sugerowanie, że ludzie, którzy przychodzą i oferują termę, są ze spółdzielni. Sprawa być może nie znalazłaby finału w sądzie, gdyby nie tragiczny w skutkach efekt działania firmy. Jednej konsumentce wymieniono termę. Trudno, podpisała, zgodziła się, no jakoś to przebolała, spłaciła. Ale 3 lata dokładnie od wymiany termy ta sama firma wymieniła jej 2 razy. To spowodowało, że pani wpadła w tak duży stres, że był zawał i zgon. Córka, no nie mogąc przeboleć, bo jakby tutaj wina była ewidentna, złożyła doniesienie do prokuratury. Mieszkańcy chcą sprawiedliwości i pokrycia strat, jakie ponieśli. Chcą również ostrzec innych przed nadmierną ufnością. Nie puszczać nikogo nieznajomego. Najważniejsze. A starszy człowiek to jest jeszcze to po prostu głupi. Nie myśli. Przestrzegaliśmy wszystkich. Ponoć najwięcej to oszukali, wie pani, na Słoneczku, bo tam najwięcej starych osób jest. Przestrzega również powiatowy rzecznik ochrony praw konsumenta, pan Marek Osmala. Jak przekonuje, nie powinniśmy podpisywać żadnych dokumentów, gdy nie mamy pewności co do ich pochodzenia. My tej świadomości, że nasz podpis to jest jak klucz do naszego mieszkania. Jesteśmy zbyt ufni. Postępowanie ma wykazać niezgodne z prawem działania firmy. Kodeks karny przewiduje za podobne przestępstwo od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd może orzec też grzywnę i nakazać wyrównanie szkód. W tej sprawie do prokuratury wpłynęło zaledwie kilka zgłoszeń. Problem w tym, że nadal na terenie miasta grasują inni naciągacze. Pod patronatem naszej redakcji w Staszowie odbył się 10. ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Tańce standardowe i latynoamerykańskie zaprezentowało 180 par z różnych zakątków Polski. Przez przedostatni weekend marca Staszów przeszedł tanecznym krokiem. Tańce latynoamerykańskie i standardowe zaprezentowali uczestnicy 10. ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego. 23 marca na parkiecie Staszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie brakowało emocji i kolorowych strojów. Impreza przyciągnęła spore grono miłośników tańca, a tym samym udowodniła, że taneczna pasja wciąż pozostaje numerem 1 dla młodzieży z różnych zakątków Polski. Akurat dzisiejszy dzień to jest ogólnopolski turniej tańca o Puchar Tadeusza Wrześniaka. Natomiast wczoraj mieliśmy konfrontacje, świętokrzyskie konfrontacje w tańcu towarzyskim. Turniej był podzielony na 3 bloki. W sumie wystąpiło 180 par. Jest to rekordowa jak dotychczas liczba zgłoszeń. Swoje taneczne umiejętności prezentowali wychowankowie szkół tanecznych, m.in. z Krakowa, Rzeszowa czy Radomia. Nie zabrakło także uczestników ze Staszowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla występującej młodzieży taniec to nie tylko pasja, to także sposób na życie. Tańczę od 8 roku życia i tak naprawdę każdy dzień jest związany aktualnie z tańcem i tak naprawdę nie wyobrażam sobie teraz innej rzeczywistości bez tańca. Nie zawiedli także organizatorzy turnieju. Wszystkie przygotowania zostały ocenione przez gości na 5+. Uważam, że turniej zorganizowany jest bardzo dobrze. Muzyka moim zdaniem jest bardzo w porządku, oświetlenie również i sama atmosfera na turnieju też jest bardzo w porządku. Fajne, podoba mi się, ładny wystrój, parkiet ok, no trochę jest gorąco, to trzeba przyznać, ale myślę, że jest na dobrym poziomie. Jak w każdym turnieju, byli też przegrani. Nie wszystkim udało się wejść do finału, ale zabawa była tak dobra, że nikt nie przejmował się porażką. Bardzo fajny turniej, oczywiście w tym łacinie się nam nie udało wejść, teraz czekamy na następną kategorię.
Taneczna impreza była także dobrą okazją do promocji miasta. Dzięki turniejowi Staszów już teraz jest kojarzony z tańcem. Ja myślę, że dla Staszowa, dla mieszkańców jest to też duże wydarzenia. Staszów jest wtedy pokazywany, promowany i myślę, że wszystkim nam zależy, żeby takie uroczystości mogły się odbywać. Samba, cza-cza, pasodoble czy walc angielski. Takie tańce na turnieju prezentowała występująca młodzież. Młodzież, która pokazała, że do tańca potrzebne są nie tylko umiejętności, ale i serce. Rywalizacja na argumenty towarzyszyć będzie debacie na temat ćwierć wieku demokracji, życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1989-2014. A przed debatą jeszcze dwa dni panelów dyskusyjnych, m.in. na temat służby zdrowia, gospodarki i kultury. Szczegółowy program na naszym portalu internetowym lokalnatelewizja.pl. W dniach 27-28 marca 2014 roku Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje konferencję Ćwierć wieku demokracji. Życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim 1989-2014. To jest konferencja dwudniowa. Będzie podzielona na sekcje. Na takie sesje. Sesja pierwsza to jest w stronę społeczeństwa obywatelskiego, druga sesja gospodarka i społeczeństwo i te dwie sesje odbędą się w czwartek 27 marca. W piątek planujemy sesję trzecią zatytułowaną Kultura i Oświata, również sport i po tej sesji odbędzie się taka debata podsumowująca z udziałem czołowych postaci ostrowieckiego życia publicznego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, zapraszamy młodzież, zapraszamy samorządy uczniowskie, zapraszamy wszystkich tych, którzy interesują się lokalną, z których interesują sprawy społeczności lokalnej, którzy interesują się historią miasta, którzy interesują się tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnim ćwierćwieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. A na zakończenie jeszcze informacja ze sportu. Siatkarki AZS Skrze Ostrowiec w drugiej fazie play-off pokonały drużynę Budowlanych Toruń 3-1. Dziś po Telefaktach zapraszamy Państwa na premierowy odcinek Ostrowieckiego Kuriera Powiatowego. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.